Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej części webinarium F1 in Schools Poland. Dzisiaj gościmy pana Macieja Stawowskiego z Arkans Systems, ale zanim przejdziemy do webinarium, chciałabym przypomnieć, czym jest F1 in Schools. F1 in Schools to jeden z największych konkursów motoryzacyjno-naukowych na świecie. Jest pod patronatem Formuły 1. Całe założenie konkursu polega na stworzeniu zminiaturyzowanego modelu bolidu F1, przeanalizowanie go, potem stworzenie za pomocą specjalnej obrabiarki CNC, przetestowanie, a na końcu wzięcie udziału w wyścigu na specjalnym torze 25-metrowym. Ale oczywiście konkurs F1 in Schools to zdecydowanie więcej niż sam wyścig. Drużyny także prezentują swoje owoce swoich działań podczas prezentacji, podczas stworzenia swojego portfolio, zarówno biznesowego, jak i technicznego, organizują swoje social media, a także wchodzą w relacje z różnymi sponsorami i partnerami. A to wszystko prowadzi do finału w Polsce, podczas których zostanie wyłoniona reprezentacja Polski, która weźmie udział w finałach światowych, w tym roku w Singapurze. Natomiast finały Polski odbędą się już 14 maja w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej w Łodzi. I to wszystko nie odbyłoby się bez naszych partnerów. Tutaj chciałabym serdecznie podziękować Politechnice Łódzkiej, firmie Denford, firmie Autodesk, Polskiemu Związkowi Motoryzacyjnemu razem z Women in Motorsport, także Arkans Systems i Urzędowi Miasta oraz Młodzi w Łodzi za partnerstwo i wsparcie F1 in Schools. Poza naszymi partnerami chciałabym również serdecznie podziękować naszym sponsorom. Tutaj Blurang, Kaflex, Forvia Faurecja, TME oraz Divers. A już dzisiaj zapraszam na webinarium z panem Maciejem Stawowskim z Arkans Systems, którego część z was na pewno kojarzy, ponieważ pan Maciej też organizował szkolenia z obsługi Fusion 360 dla niektórych z naszych drużyn. Tak więc jedyne co, to zachęcam jeszcze do followowania nas na social media i nie zabierając czasu, oddaję głos panu Maciejowi. Dziękuję. Spróbuję udostępnić swój ekran. Powinien być już widoczny, proszę o potwierdzenie. Tak, jest widoczny. Ok. Dobrze, to dzień dobry Państwu, dzień dobry Wam jeszcze raz. Rzeczywiście z częścią z Was już się znam. Natomiast organizowaliśmy szkolenia jako Arkans Systems Fusion 360, szkolenia projektowe, na których uczyliśmy się narzędzia do zaprojektowania i udokumentowania Waszych bolidów. Prowadziłem je na spółę z Jackiem Poświatą, dlatego może jeszcze raz dla tych, z którymi jeszcze się nie widziałem, nie miałem okazji porozmawiać. Nazywam się Maciej Stawowski, od kilku lat pracuję w Arkans Systems. Zostawiam też od razu dane do siebie kontaktowe, adres mailowy, jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania po tym webinarium, dawajcie znać śmiało, chętnie podyskutuję. Dosłownie dwa słowa o firmie. Działamy w wielu krajach, w wielu miastach Europy, natomiast na co dzień jeździmy też do klientów, na uczelnie. Tak naprawdę z pozostałymi oddziałami wymieniamy się wiedzą, doświadczeniem. Okazuje się, że te problemy z oprogramowaniem, które występują, oczekiwania względem oprogramowania są takie same, nie są unikatowe dla Polski. Na co dzień wdrażamy oprogramowanie, głównie wychodzące spod ręki Autodesku, czyli poczynając od oprogramowania do projektowania, do tworzenia rysunków, do zarządzania plikami inżynierskimi, do przeprowadzania analiz wytrzymałościowych, do wsparcia produkcji. To wdrażamy i z tego szkolimy użytkowników. Już mieliście okazję poznać oprogramowanie Fusion 360. Wiem, że część z Was projektowała, też już stawiała pierwsze kroki w innych oprogramowaniach. Doradzamy, świadczymy wsparcie techniczne, jesteśmy bardziej taką firmą konsultingową, nie tylko handlową,
ale też trochę programujemy. Działamy jako taki mały software house. Jeżeli jakiejś funkcjonalności w oprogramowaniu brakuje, klient chciałby ją mieć, chciałby przyspieszyć swoją pracę, my jesteśmy w stanie taki program, aplikację napisać. Tak jak pani Kinga na swojej, ja też zapraszam na Arkansowe Media Społecznościowe. Na LinkedInie sporo informacji o wydarzeniach, o targach, jesteśmy na nich obecni. Zapraszam na zbliżające się targi STOM w Kielcach, które już pod koniec marca będziemy jako wystawca, więc jeżeli tylko będziecie mieli chwilę, to śmiało podchodźcie. Na Facebooku grupy zrzeszające użytkowników AutoCAD-a, Inventora, naprawdę liczące już tysiące użytkowników, a na YouTubie trochę nagrań z prezentacji takiego merytorycznego kontentu. Przechodząc do meritum, do sedna dzisiejszego spotkania, porozmawiamy o aerodynamice waszych projektów. Generalnie sama aerodynamika jest takim działem nauki, mechaniki, fizyki, który pozwala nam badać przepływ powietrza wokół poruszającego się obiektu. Jest ona istotna, żeby nie powiedzieć kluczowa, podczas projektowania w lotnictwie, motoryzacji. Projektanci, konstruktorzy korzystają z narzędzi, które pozwalają optymalizować produkt pod względem aerodynamicznym. Tak naprawdę to jest zasada działania chociażby samolotu. Oczywiście jest silnik odrzutowy, który nadaje prędkość, ale cząsteczki powietrza przepływają wokół samolotu, jedne nad skrzydłem, drugie pod skrzydłem. Już nie wchodząc technicznie, ale stwierdzenia Bernoulliego są różnice ciśnień, te ciśnienia dynamiczne, statyczne muszą się równoważyć, powstaje siła nośna i dlatego samolot nie spada. Natomiast ta siła nośna powstaje też w samochodach wyścigowych i to też trzeba stabilizować, optymalizować. Aerodynamika wpływa na zachowanie się samochodu, bolidu podczas jazdy i należy, projektując taki bolid, podchodzić do tego świadomie. Dlatego przeprowadza się takie analizy aerodynamiczne. One pozwalają określić, w uproszczeniu powiem, ilość energii niezbędnej do napędzenia z daną prędkością pojazdu, sprawdzenia, ile energii wytraca, a to się przekłada w skali makro oczywiście na zużycie paliwa, energii elektrycznej, na hałas, który jest generowany przez opory powietrza, na przyczepność samochodu do toru przez docisk, czy na stabilizację na torze jazdy. Jeżeli chodzi o projekt F1 in Schools, dla Was istotny jest jak najmniejszy współczynnik oporu powietrza, bo powstają wtedy mniejsze siły hamujące ten bolid i po prostu samochód jest szybciej, bolid jest szybciej na mecie, pokona ten tor po prostu szybciej niż konkurencja, dlatego warto się temu przyjrzeć. Tak naprawdę można przeprowadzać testy wirtualne, ale też fizyczne. Wiem, że na wyposażeniu projektu F1 in Schools są takie tunele aerodynamiczne, które pozwalają przepuścić przez ten tunel, w którym jest umieszczony pojazd, jakiś medium, jakiś gaz. I dalej sprawdzić, jakie siły powstają po prostu hamujące ten pojazd, jakie są opory powietrza. Często wyznacza się ten współczynnik CX oporu powietrza dla pojazdów. Ale można też przeprowadzać testy wirtualne. No bo zobaczcie, żeby przeprowadzić taki test w tunelu, należy mieć już ten pojazd, a chociażby jego prototyp. Czyli ponosimy jakieś koszty wytworzenia tego prototypu. One są często niedoskonałe, wymagają wprowadzania wielu zmian. To wszystko trwa, bo ten prototyp, nawet jeżeli nie wytwarzany na obrabiarce CNC, tylko technologiami przyrostowymi, w druku 3D, to i tak to musi zostać przygotowane, to musi zostać wytworzone. To kosztuje czas i pieniądze. No i oczywiście jest mniejsza dostępność, tak? No bo ten tunel
nie jest dostępny z każdego miejsca na świecie. Nie wystarczy laptop, żeby przeprowadzić taki fizyczny test. W odróżnieniu do wirtualnych testów, do których przeprowadzania zachęcam, ponieważ nie musimy produkować żadnych prototypów, praktycznie nie ponosimy żadnych kosztów, szybko wprowadzamy zmiany w CAD-zie, w Fusion 360 i szybko je testujemy, ustawiając analizę, praktycznie klonując tą analizę dla kolejnych wariantów projektu. Te testy wirtualne są po prostu bardziej wydajne. Proponuję Autodesk CFD, czyli oprogramowanie dedykowane dla badania przepływu płynów. Jest dostępna licencja edukacyjna na Autodesk CFD. Zobaczcie na oficjalnej stronie Autodesku. Wyszukałem CFD. Oprócz triala, czyli tej licencji próbnej, jest też dostęp dla studentów, dla nauczycieli, dla instytucji oświatowych. I między innymi jest tam do dyspozycji oprogramowanie Autodesk CFD. Kiedyś, kilka lat temu, bodajże do 2018 roku, było to oprogramowanie bardziej dedykowane właśnie do takich tuneli aerodynamicznych. Było to oprogramowanie Autodesk Flow Design. Natomiast wsparcie dla niego skończyło się kilka lat temu. I praktycznie funkcjonalność tego Flow Design przejęło oprogramowanie Autodesk CFD Ultimate. Jest dostępne w wersji 2023. Współpracuje z oprogramowaniem Fusion 360. I tak jak powiedziałem, zastąpiło Flow Design. Pokażę Wam, jak w praktyce mogłaby taka prosta analiza wyglądać. Przełączam się do Fusion 360. Powinno być widoczne. No to jest taki przykładowy bolid, który projektowaliśmy na naszych szkoleniach, czyli karoseria tak naprawdę powycinana z tej podstawowej kostki, w przekroju wyprofilowana aerodynamicznie. Dalej pracowaliśmy nad osiami, nad kołami, dodaliśmy tylny spoiler, jakiś przedni spoiler. I to jest model Fusion 360. Oczywiście wspominałem Wam, że to oprogramowanie daje możliwość przeprowadzania symulacji. Natomiast te symulacje to niestety nie są symulacje przepływu płynów. To są symulacje statyczne, to są bardziej takie analizy strukturalne, wyboczeniowe, zmęczeniowe, nieliniowe, statyczne, liniowe, bardziej pod takie ugięcia konstrukcji, sprawdzenie, czy pod danym obciążeniem konstrukcja poprawnie się zachowa. Natomiast sam Fusion nie oferuje możliwości analizy przepływów, ale jeżeli doinstalujemy CFD, o którym Wam wspominałem, to oferuje takie szybkie łącze do CFD. To znaczy bierze ten model Fusionowy, importuje go od razu do CFD, tam tworzy analizę. Oczywiście samo CFD też można uruchomić najpierw i tutaj stworzyć nową analizę, po prostu zaczytując ten model. Zobaczcie, że modele można zaczytywać naprawdę w wielu różnych formatach. Czy to będą takie uniwersalne STP, IGES, czy to będą SATy, czy siatki trójkątów, czyli STL. Czy to będą formaty Inventora, czy SolidWorksa, czy CATI, ProInżyniera, tak naprawdę nie ma znaczenia, bo CFD i tak sprowadza to do prostej postaci bryłowej i wszystkie ustawienia nadajemy już w CFD. Więc moglibyśmy takiego stepa podczytać,
uniwersalny format wymiany CAD-owskiej, który można też z samego Fusion wyeksportować. Zobaczcie, jeżeli chcielibyśmy wyeksportować z Fusion, wybieramy plik, eksportuj i po prostu format, do którego chcemy ten model zapisać. Ale jest też to szybkie łącze, o którym wspominałem. Podobnie w inwentorze również mamy takie szybkie łącze modelu do CFD. Natomiast nie w każdym przypadku chcemy wziąć cały model w pełnym poziomie szczegółowości. Czasami chcemy go trochę uprościć. No bo im bardziej skomplikowany model, im więcej tych krzywizn, im więcej elementów, brył, komponentów, tym po prostu analiza będzie trwała dłużej. Spotykałem takie analizy, które trwały naprawdę kilka godzin, więc dobrze by było to zoptymalizować. Jeżeli są jakieś małe elementy, które nie wpływają na analizę aż tak istotnie, można je pomijać. Na przykład zobaczcie, że ten nabój CO2 umieszczony w tylnej części bolidu, on się składa z kilku takich powierzchni, które mogłyby być może nie tyle problematyczne, co mogłyby wydłużyć czas trwania analizy. Więc to, co zrobiłem, to przeszedłem z projektu na symulację Fusion, po prostu usunąłem ten nabój CO2. Później zaślepię tą powierzchnię, natomiast już w samym CFD. Z karty narzędzia uruchamiam CFD poleceniem symuluj. Chwilkę czekam, zobaczcie, że już jest okienko oprogramowania, już jest kilka opcji do wpisania, do wyboru. Program nas prosi o nazwę tej analizy. Niech to będzie analiza bolidu F1. Design name, niech to będzie jakiś właśnie design pierwszy, scenariusz pierwszy. Wskazujemy ścieżkę na pulpicie. Niech tam się zapisują wszystkie pliki analizy. I po tych pierwszych trzech krokach podania nazw analiz wybieram launch, czyli uruchomienie oprogramowania. Chwilę to trwa. Oprogramowanie niestety nie doczekało się jeszcze polskiej wersji językowej, ale nie ma w nim zbyt wielu opcji do wyboru, więc myślę, że możemy bazować na języku angielskim. To, o co nas pyta na samym początku, to czy chciałbym takie malutkie krawędzie, małe obiekty pominąć podczas tej analizy. To trochę się wiąże z tym, co Wam mówiłem kilka minut temu, czyli jeżeli mamy takie nieistotne komponenty, nieistotne kawałki geometrii, to możemy je śmiało pominąć, żeby nie wydłużały nam czasu analizy. Wybieram merge, czyli połącz te małe krawędzie. To samo małe obiekty, tak samo mogę z nimi postąpić. Zobaczcie, ten model mi się ładnie wczytał. Nawigacja jest podobna jak w typowych oprogramowaniach do projektowania CAD-owskiego, czyli kółkiem myszy przyciśniętym przesuwam model, a tak naprawdę widok na ten model, a z lewym shiftem obracam tym modelem, tak żebym mógł rozpatrzyć go z każdej strony. Zobaczcie, że został nam ten otwór pod nabój CO2, żeby tam nie wchodziło powietrze, ja mógłbym go zaślepić na cele tej analizy. Po prostu przechodzę na void fill, czyli uzupełnianie pustych przestrzeni. Wybieram krawędź związaną z tym otworem. Build surface. I to sprawia, zobaczcie, że ta powierzchnia jest zamknięta. Co dalej? No to będzie jakiś model, czy z tworzywa sztucznego, czy z metalu. Nie ma na razie większej różnicy, ale generalnie musimy przewidzieć ten tunel aerodynamiczny, a raczej taką przestrzeń po prostu powietrzną, w której porusza się nasz samochód. Ta przestrzeń powinna być
trochę większa niż pojazd. Możemy ją wydłużyć do tyłu, tak żeby nie było żadnych niejasności, że to jak duża jest określona ta przestrzeń, jakkolwiek wpływa na analizę. Więc wydłużam ją mocno do tyłu. Tutaj z przodu jest ok, mógłbym jeszcze wydłużyć ją na boki. Po prostu łapię za strzałeczki tej objętości i zwiększam tą przestrzeń. Wybieram Create. Taka przestrzeń, która reprezentuje powietrze, powstanie. Zobaczcie, niestety ona mi zasłoniła mój model, ale to nic nie szkodzi, bo ja mogę kliknąć na tą przestrzeń prawym, wybrać transparent, czyli przezroczysta przestrzeń. Zyskujemy na pewno na przejrzystości. Widzimy, że model jest umieszczony w tym tunelu powietrznym. Natomiast na razie to są po prostu dwie bryły. Jedna bryła to pojazd, druga bryła to ten prostopadłościan. Ja muszę je zdefiniować, przypisać odpowiednie materiały. Zobaczcie, że z lewej strony stworzyło się drzewko tego scenariusza, który utworzyliśmy dla analizy, ale jest tam pozycja material, czyli materiały. Zobaczcie, że wszystko jest unassigned, czyli nieprzypisane. Nie przypisaliśmy żadnego materiału. No to zaczynamy. Ten bolid podczytał mi się w kilku różnych komponentach, w kilku różnych bryłach. Mogę zaznaczyć wszystkie z kontrolem, albo pierwszy i ostatni z shiftem. To pozwoli mi nie przeklikiwać wszystkich. Ostatniego nie zaznaczam, bo to jest, zobaczcie, właśnie ta przestrzeń tunelu powietrznego. Do wszystkich części, które składają się na samochód, klikam prawym, edycja i przypisuję im materiał typu solid. To znaczy, no po prostu jakieś tworzywo albo metal, stal, aluminium, jakieś ciało stałe. Trochę tych materiałów jest w bibliotece oprogramowania CFD. Najpierw wybieram typ, czy to jest płyn, czy to jest ciało stałe. Następnie nazwę materiału, no niech to będzie na przykład aluminium. I wybieram zastosuj, czyli apply. Zobaczcie, że z lewej strony trochę się już to porządkuje, to znaczy mam część nieprzypisaną, ale część już z aluminium. To, co nieprzypisane, to została ta przestrzeń tunelu powietrznego i znowu dla niej wybieram materiał jako płyn, czyli type fluid. No tych płynów może być wiele, to może być woda, ale to mogą być też jakieś gazy, CO2, butan, metan i tak dalej. Ja wybieram air, czyli powietrze. Oczywiście ja wybieram je z nazwy, za tym stoją właściwości, które są istotne pod kątem tych analiz, ale w to już nie będziemy wchodzić, bo te parametry wydają się ok i można przyjąć, że te materiały mogą być zastosowane do waszych analiz. Materiały mamy. Należy nadać teraz warunki brzegowe dla tej analizy, czyli boundary conditions. To jest druga ikonka na tym panelu setup task, czyli przygotowania analizy. No, musimy mieć jakąś prędkość przepływu tego powietrza. Pamiętacie, jak wspominałem wam o tunelu takim fizycznym, aerodynamicznym, tam przepływa powietrze wokół obiektu. Tak samo musimy tutaj tą prędkość nadać. Więc na przedniej ściance tej przestrzeni powietrznej tworzę boundary condition.
Wybieram typ velocity, czyli prędkość w metrach na sekundę. Niech to będzie 20 metrów na sekundę przepływu powietrza. Z drugiej strony, na końcu tego tunelu nic nie powinno ograniczać tego przepływu, więc sprowadzając to do takich własności fizycznych, możemy też stworzyć warunki brzegowe boundary condition na drugiej stronie jako zerowe ciśnienie po prostu, czyli pressure w paskalach o wartości absolutnej 0 paskali. Wtedy ten przepływ powietrza nie będzie niczym blokowany, niczym nie będzie ograniczony. I to tak naprawdę z ustawień tyle. Ja te materiały przypisałem ręcznie, ja te warunki brzegowe przypisałem ręcznie, natomiast już tak komercyjnie wykorzystując ten software, tworzy się reguły. Jeżeli materiał w Fusion, czy materiał w Inventorze, czy w innym oprogramowaniu jest o nazwie aluminium, to niech to będzie też aluminium w CFD, bo jak na razie program tego nie rozpoznał. My przecież nadawaliśmy w Fusion 360 materiał do tego bolidu, a mimo to musiałem nadać w CFD oddzielnie. Do tego mogą podejść właśnie te reguły, którymi mapujemy materiały z CAD do CFD. Tak samo można tworzyć jakieś wstępne warunki brzegowe na podstawie chociażby nazwy komponentu, materiału komponentu, bo tą przestrzeń powietrzną można byłoby też zamodelować bezpośrednio w Fusion i wczytać już ją jako powietrze. My zamodelowaliśmy ją bezpośrednio w CFD. No, obie drogi są poprawne. Żeby przeprowadzić analizę, musimy zdyskretyzować nasz model, czyli podzielić go na takie bardzo małe fragmenty. Tych fragmentów może być więcej, może być ich mniej. To jest siatka mesh i kolejny przycisk do wyboru, mesh sizing. Można wybrać siatkę automatyczną, auto size, natomiast można by było stworzyć takie regiony, w których ta siatka przejmowałaby trochę bardziej dokładne wartości. Zobaczcie, że w środku tworzy się taki prostopadłościan, który możemy ograniczyć do może bardziej takiego skomplikowanego fragmentu bolidu. To może być prostopadłościan, to może być cylinder czy jakaś sfera, która obejmie bardziej skomplikowane fragmenty tego bolidu, które powinny mieć większą dokładność, program powinien im się bardziej przyjrzeć. Bo zobaczcie, że program w miarę gdy model się upraszcza, na przykładzie tego prostopadłościanu, zobaczcie te kropeczki, elementy skończone, one są rzadziej rozstawione, gdy został już tylko sam tunel, tam przekrój się nie zmienia, tam wszystko jest powtarzalne i program nie musi aż tak bardzo dokładnie tego miejsca traktować w uproszczeniu, tak można przyjąć. Ja zostawiam tą siatkę automatyczną, wybieram solve, czyli tak naprawdę rozwiąż. Solwerem może być wasz komputer, to wtedy mocno obciąża zasoby waszego peceta. Można też podejść do rozwiązywania w chmurze i do tego znowu są potrzebne takie tokeny, których na starcie z subskrypcją jest trochę, a jak się skończą, to trzeba po prostu je dokupić. Wybieram solve. To zawsze trochę trwa. Program nas o tym informuje. W okienku wiadomości poinformuje nas, gdy taka analiza zostanie skończona. Gdy zostanie skończona, pojawią się wykresy, na których widać, jak cząsteczki powietrza
przepływają wokół naszego pojazdu. Z jakimi prędkościami, z jakimi prędkościami i jakie wywołują ciśnienia. Dalej można by było przekroić ten model i sprawdzić w danym miejscu tej geometrii, w danym przekroju, jak zachowują się te cząsteczki wokół pojazdu. Widzę, że program podał jakiś błąd licencyjny. Mam nadzieję, że teraz pójdzie wszystko poprawnie. Jest to troszkę podobne do analiz wytrzymałościowych, to znaczy kolorami będziemy mieli zaznaczone, gdzie te prędkości cząsteczek są większe, gdzie te prędkości cząsteczek są mniejsze. To pozwala sprawdzić, czy elementy konstrukcyjne, takie funkcjonalne, jak na przykład dyfuzory, spoilery, czy spełniają dobrze swoją rolę, czy jakoś ukierunkowują ten strumień powietrza, który powoduje mniejszy docisk lub mniejszy docisk pojazdu do toru, czy będzie stabilizował ten pojazd na torze i czy po prostu spełni swoje funkcje aerodynamiczne, bo to ma nie tylko wyglądać, ale też spełniać swoje funkcje. Chwilkę ta analiza trwa. Możemy chwilę poczekać. Program nas poinformuje, gdy ona się skończy. Oczywiście można taką analizę przeprowadzić i później zaczytać same wyniki. Po utworzeniu analizy, po uzyskaniu wyników można eksportować raport, który mógłby być podpięty do dokumentacji projektowej, zawierać wyniki, warunki brzegowe, jakiś widok na model. Jeżeli chodzi o wyniki, można je oglądać na różne sposoby. Albo na płaszczyznach, które przekrawają model, albo można też wyodrębniać takie regiony, w których rzeczywiście zobaczymy cząsteczki, poszczególne cząsteczki w uproszczeniu powietrza, które opływają pojazd. Można też użyć wall kalkulatora, czyli takiego modułu obliczeniowego, który pozwala Wam sprawdzić siły, które są indukowane przez powierzchnię danego obiektu, wokół którego przepływa powietrze. Czyli to się sprowadza do tego, że sprawdzamy, jaka będzie siła oporu dla tego pojazdu. A jeżeli będziemy mieli tą siłę, to możemy wrócić z powrotem do Fusion 360, coś pozaokrąglać, zmienić trochę spoiler, zmienić geometrię, popracować nad kształtem aerodynamicznym, nad opływowością i dalej sklonować taką analizę, uaktualnić model kadowski, sprawdzić jeszcze raz, czyli znowu wygenerować wyniki i tym kalkulatorem ściany sprawdzić, czy ta siła zmalała. Bo chodzi o to, żeby ta siła oporu powietrza była jak najmniejsza, ponieważ po prostu wtedy Wasz pojazd dojedzie na metę szybciej i będzie przed konkurencją. Nie jest wymagane, z tego co wiem, użycie oprogramowania CFD. Na rynku jest ich sporo. Jedna z drużyn zgłaszała nam, że wykorzystuje ANSYS. Wiem, że jest też OpenFOAM, który sprawdza się do takich celów. Natomiast ja, pracując na co dzień z Autodeskiem, proponuję to rozwiązanie. W takich analizach nawet nie chodzi o rzeczywiste, dokładne wyniki,
a raczej o rząd wielkości i o tendencje zmian. Tak samo w analizach wytrzymałościowych. Ten błąd względny może być różny, natomiast tendencja zmian pozwala nam pokazać, jaki wpływ na konstrukcję mają dane elementy wzmacniające czy odchudzenie tej konstrukcji. Więc sprawdzałbym, porównując dwa modele, tendencje zmian, czy ta siła rośnie, czy maleje, a nie przywiązywałbym się aż tak do rzeczywistych wyników tych sił, no bo też to nie jest wam do niczego potrzebne. W optymalizacji chodzi o sprawdzenie trendu zmian. Takie scenariusze można kopiować. Zobaczcie, że z lewej strony mamy całe drzewko z modelem, z materiałami, z warunkami brzegowymi, z warunkami początkowymi, z siatką. Nie warto tego budować od podstaw. Można by było taki scenariusz sklonować, oczywiście w momencie, w którym nie będzie uruchomiona analiza. Wtedy podczytają się te same materiały, te same warunki brzegowe. Nie będziecie musieli wykonywać tej samej roboty jeszcze raz. Na bieżąco można podglądać Solver Manager, czyli można sprawdzić, czy ta analiza rzeczywiście postępuje, czy jest uruchomiona, czy nic się nie zawiesiło. Zresztą jest zbudowany taki wykres kolejnych iteracji. Tych iteracji jest 100. Prędkości powietrza w trzech osiach X, Y, Z, ciśnienia. No tutaj temperatury akurat nie mamy, natomiast jeżeli byłyby to analizy na przykład przepływu przez jakiś rurociąg, przez zawór, czy analizy takiego układu wentylacji, chłodzenia, to można sprawdzać, jaka jest temperatura na wejściu, jaka na wyjściu, jak ta temperatura rozchodzi się w pomieszczeniu, jaka jest wentylacja w pomieszczeniu. No to jest wszystko mechanika płynów, czyli zadanie do realizacji przez CFD. Zobaczcie, mamy komunikat analysis completed successfully, czyli analiza została pomyślnie ukończona. Przechodzę do zakładki results, wybieram planes, wybieram add. I zobaczcie, mamy tutaj wynik takiej analizy, jak rozkładają się te prędkości cząsteczek. Jeżeli chodzi o wall calculator, czyli badanie siły, zobaczcie, to jest prosty mechanizm, który działa już na wygenerowanych wynikach. Najlepiej ustawić się przed pojazdem, dodać wszystkie powierzchnie jako biorące udział w, no jakby w tym oporze powietrza. Natomiast można by było poodznaczać te powierzchnie, które są skojarzone z naszym tunelem powietrznym, no bo ich nie chcemy brać pod uwagę, one nie stawiają żadnego oporu powietrza, więc po prostu je odznaczam. Sprawdzam, czy wszystkie są odznaczone, to znaczy będą na niebiesko, po prostu je odklikuję. Zaznaczam, że chcę poznać siłę w newtonach. Wybieram calculate. Zobaczcie, taka totalna siła może nam się pojawić, możemy te wyniki zapisać do pliku, możemy też podejrzeć te wyniki z pliku i mamy sprawdzenie, jakie mamy opory powietrza dla tego detalu.
Możemy też sprawdzać, tak jak Wam wspominałem, ruch konkretnych cząstek wokół pojazdu, po prostu wskazując na traces, zaznaczając region, jaki chcemy zbadać. To można też animować, wskazując na wyższy lub niższy czas animacji. Ostatecznie taki raport można wygenerować, dołączyć gdzieś do pliku projektu jako dodatek, jako taki suplement z analizy przepływów. Mając taki wynik siły, jaki stawia pojazd, wracamy do Fusion 360, poprawiamy aerodynamikę pojazdu, czyli wracamy do środowiska projektowania, wprowadzamy jakieś zaokrąglenia, modyfikujemy bryłę, wprowadzamy elementy, które poprawiałyby aerodynamikę pojazdu. Z powrotem przechodzimy do symulacji, do Fusion, z Fusion 360 do CFD i tutaj tą analizę przeprowadzamy jeszcze raz, nawet na podstawie tych samych warunków brzegowych i materiałów. Badamy trend zmian oporu powietrza. W skrócie tak to wygląda. Przykład takiej analizy, z tego co wiem, można znaleźć też w tutorialach do CFD w zakładce Start and Learn, typowo pod samochód sportowy. Natomiast jeżeli działalibyście z taką analizą, próbowali optymalizować swoje pojazdy, chętnie zerknę na wyniki, na tą analizę. Może będę mógł w stanie coś podpowiedzieć. Zostawiam jeszcze raz swoje dane kontaktowe. Ode mnie to na tyle dzisiaj. Dziękuję ślicznie. Mamy pytanie, jeśli mógłby się Pan ustosunkować. Pytanie brzmi, czy nie powinniśmy ustawić, aby koła się kręciły? W tego typu analizach nie. Natomiast koła i tak są elementem obrotowym. Nie mają zmian geometrii na przekroju, więc nie wprowadzamy dla nich żadnego ruchu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania się pojawiły? Bo teraz jest ostatnia szansa, więc proszę zadawać na czacie lub później bezpośrednio do Pana Macieja. Tak jest. Natomiast Panie Macieju, ja Panu bardzo dziękuję za bardzo wyczerpujące, ciekawe i bardzo przydatne to na pewno webinarium. I skoro nie ma pytań, bo nie widzę, to chciałabym podobnie podziękować zarówno Panu, jak i Państwu za obecność. I niedługo odbędzie się trzecia część naszego webinarium i szczegóły już wkrótce. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do zobaczenia.